Dobra, to ja to, 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 to widzę, trzeba na poważnie do tego usiąść. Dobra, to ja już mi się wydaje, że jest pewnie tak pozamiatane, że z recki nawet nie ma co wrzucać, ale zobaczmy to. Let's go. Prince of Persia The Lost Crown. Gra, od której recenzensko zaczynamy ten rok i cóż to jest za początek. Farszywe demo, które budziło obawy potem afery poniekąd związane z tymi wrażeniami z dema właśnie. Ptak do odbytu za 50 zł odubi w ramach Paytwin w singlowej grze. Oj, działo się Ej, Ten ptak do odbytu u nas na TikToku chyba zrył już kilkadziesiąt tysięcy, On ma chyba 60 tysięcy wyświetleń już w ogóle. Nie wiem, czy wiecie, my już nawet na TikToku widzowie jesteśmy ze streamami. Normalnie. Z tą grą więcej tak naprawdę niż zakładałem. Niektórzy już zapowiadają. Te... W grze tytuł Gry Roku, co uważam za cholernie niebezpieczne w połowie stycznia. Demo, tak jak wspominałem, nie porwało, nie napawało optymizmem. Ubisoft bardzo wyraźnie nie chciało sprzedać mi tej gry, a jednak mojej prokrastynacji i słomianemu zapałowi równać się może tylko ciekawość i nie trzymanie się własnych założeń. Stąd ta recenzja. W nowej formule. Nad którą myślałem już od jakiegoś czasu i która nadal wymaga pewnego dopracowania, ale o samej tej formule, recenzji, no powiem. Słuchajcie, ja Wam mówię. Formuła to będzie taka, że Arkadikus zaprosi sobie dwa miniony, żeby mu zadawały pytania, a on będzie na te pytania odpowiadał, a potem wszyscy w trójkę zagrają w grę, rzucą 3-30 sekundowe gameplay z gry, które nic totalnie nie wniosą do materiału, a potem zadadzą sobie jakieś pytania. Co myślicie o takiej formule? <grym> Kurwa! Ale to zajebiście brzmi. ...w innym filmie. Przy okazji tego materiału chciałbym powitać również Don Lokutusa, który dołączył do tego szanownego... Uff, jezu, ja naprawdę <grym> powiedziałem to i przez chwilę myślałem... Się... Ty nie, on serio kogoś zaprosił, ale nie. ...także grona wspierających na Patronite... A Dobra, I Pamiętajcie? Na. Co niedzielę, Orgia. I serdecznie mu z tego miejsca chcę podziękować. Teraz jednak czas na księcia Persji, zgubioną koronę, czy tam zagubioną koronę. Czy to faktycznie gra roku? Czy to faktycznie krap jaki widzi? Ej, ja wam powiem z, z, na ile ja finalnie po przejściu gry powiedziałem, że daję jej punktów, pamiętacie? Ja chyba jeden 7? I na następny dzień kręciliśmy bekę, bo pojawiły się oceny na Metacritic'u i ogólne oceny na Metacritic'u również wskazały 7,2. Ja pierdolę, ja byłem kolejny raz nieomylny w swojej ocenie. Kolejny kurwa raz, stary. Kolejny raz. Ja mam pod stołem chyba kulę jasnowidzenia. Nie wiem, jak ja to robię. Nie, ja zacząłem od 6, a finalnie dałem 7, bo gra się poprawiła w drugiej połowie mocno. Byliśmy w Demie? A może prawda leży gdzieś po środku? Zapraszam do recenzji. Kurwa, ty. I... To ja Wam tak na szybko streszczę, i jestem ciekawy, z jak dużą ilością rzeczy się zgodzę z Arkadikusem. My się często zgadzamy, bo generalnie zauważymy taką tendencję, że faceci z dużymi fiutami często mają podobne zdanie, więc akurat z Arkadikusem się często zderzamy. To też. Zgadzamy. Ale moim największym zarzutem do Prince of Persia jest. Nie grafika, nie to, że niektórzy mówią, że wygląda jak mobilka, bo te dialogi faktycznie wyglądają mobilkowo i można tak twierdzić. I kurwa, to jest rzeczowe. Ale to nie jest istotne. Kto gra kurwa w gry dla fabuły? No chyba datgamerzy, nie? Ale najgorszą rzeczą w Prince of Persia, i to nawet nie są glicze, to nawet nie jest mapa, bo ta metroidwaniowa mapa jest naprawdę okej. Okay. Ona nie jest jakaś niesamowita, ona jest okej. Okay. Nie jest super, nie jest zła, jest w porządku. To jest tempo gry. Gra ma tragicznie rozłożoną główną swoją oś. To jest gra, gdzie przez pierwsze 3 godziny gameplayu zabijasz sześciu bossów, po czym przez kolejne 6 godzin gameplayu nie zabijasz żadnego bossa, tylko po to, żeby potem w ostatnie 3 godziny gameplayu znowu zabić 6 bossów. Gra ma tak źle rozłożone tempo, że w połowie, znaczy tam w pierwszych 30% gry odychciewa się w to grać. Naprawdę. I ci pierwsi bossowie są bardzo słabi. Oni mają tak schematyczne i tak telegraficzne ataki, że moja matka by to chyba przeszła na najwyższym poziomie trudności. I mi ktoś napisał taki komentarz, bo faktycznie w drugiej połowie gry pojawia się pierwszy boss, który może być na namiastką takiego ciężkiego. I mi ktoś napisał, no chyba kiszak pasowałoby poprawić twoje pierwsze wrażenia do gry, bo mówiłeś, że są prości bossowie, a ten ci trochę zajął. Boss mi zajął 5 podejść, kurwa. Czy gra, która wymaga od ciebie 5 podejść, jest ciężka? Nie. Zupełnie, kurwa nie. Ja to liczę, że trafię kiedyś na jakiegoś nowego Souls Like albo na jakąś nową grę, na jakąś platformówkę, gdzie jeden boss mi zajmie, kurwa, nie 5 podejść, a 5 dni, albo 5 godzin chociaż. Ale właśnie to jest ta kwestia, tak jak piszesz MRZ, że dla dat gamerów to jest granica już, kurwa, psychy. 5 podejść to już dla ludzi, ludzie się poddają. Ja to mogę usiąść, zrobić tysiąc podejść do jednego bossa i będzie w porządku. Bo tak kurwa grają ludzie, którzy są świadomi personalnego progresu. Kurwa. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jaką można wyciągnąć z gier komputerowych. I ci bossowie później naprawdę mają kilka fajnych mechanik. To są dobrzy, dobrze zrobieni bossowie. Ale jak dla mnie ogół tej gry, w ogóle stawienie Metroidvania w systemie, wybieranie poziomów trudności jest absurdalnie głupie. Jest idiotyczny pomysł. Yy, ale największym problemem chyba. O, dziękuję bardzo. Yy, ty widzowie ze sklepem, nie, update, tam musieliśmy coś ogarnąć. Dobra, yy, widzowie oglądający na YouTube, bo ja zostałem wybity z rytmu. Yy, nie wiem o czym gadałem, ale kontynuujemy materiał. Coś chyba pod. Oni są Friend. Pierwsze wrażenie jest rzekomo najważniejsze, prawda? Cóż, w tym przypadku jest w tym dużo prawdy, gdyż pod kątem graficznym moje zdanie na temat Prince of Persia Ty, a wiecie co jest w tej grze generalnie najlepsze? System kombosów. Ta gra ma bardzo kurwa dobrze zrobiony system kombosów. Ale za tym plusem idzie niestety jeden bardzo duży minus. System kombosów jest świetnie zrobiony, w grze jest w ogóle niewykorzystany. Na bossach nie wykorzystujesz systemu kombosów, ponieważ mają tak złe recovery frame'y, kombosy. Pryło, kurwa, ja pierdolę, gadałem to w dzień jebanego wyjścia gry, utkajcie tam pizdy, na tym czacie. Ale ma to taki problem, że kombosy mają takie recovery frame'y, że nie jesteś w stanie ich wykonywać i wolisz tapować pojedynczo przeciwników, ponieważ jest to bardziej efektowne. Efektywne. Tema nie zmieniło się ani na jota. W demie gra wyglądała średnio i tak też wygląda tutaj. Miałem szczerą nadzieję, no nie, że to im z tym będzie lepiej ten... Jest kilka lokacji, które ma fajną głębię wyrzuconą. Serio, jest kilka, widzowie takich lokacji. Ale no, ogół gry jest... Na no, raczej to wygląda jakby to zrobiło świeże jakieś nowe studio, no, na przykład to jest, jest nieporównywalne do Ori, które jest, y, które wyszło 10 lat temu, stary już chyba, 8 lat temu i wyszło od całkowicie nowego studia. Większa różnorodność, tym większy rozstrzał barw, aczkolwiek niestety większość gry prezentuje się co najwyżej poprawnie i mówimy Dokładnie. tutaj o tej warstwie gameplayowej. Tutaj jest po prostu nierówno. Z jednej strony bywają naprawdę piękne widoki tła, no ale zdarza się to nie tak często jakbyśmy tego chcieli. O, Oczywiście. To, co Argetikus mówi jest bardzo ważne i ludzie o tym giga często zapominają, bo ludzie często mówią, że coś pięknie wygląda. I mnie to od razu irytuje, jak ktoś mówi, że Wiedźmin 3 ma piękną grafikę. Owszem, ma, ale ma bardzo niekonsekwentną. Na grafikę składa się też ilość modeli postaci i twarzy. I Wiedźmin 3 ma pięć modeli twarzy. Przecież co nie można mówić, że Wiedźmin 3 jest jakąś, wiecie, epopeją graficzną, bo nie jest, bo jest niekonsekwentny, jest nierówny. I to o tym ludzie często zapominają, oceniając gry. Tło w postaci pięknie zarysowanych gór spowoduje miłą reakcję wielu graczy, ale tam, gdzie biegamy, to biegamy raczej po planszach bez większego polotu. Chlubnym wyjątkiem to... są... O, to jest chyba najlepiej wyglądające lokacja z Giga gry. klimatyczne katakumby... A może wzięliście to do, pod, pod uwagę, że ja to streamuję na żywo i z mnie przyłoczuje? Co? Może, może w drugą stronę do działania jego? Ja jego? Gdzie mamy już ładnie dopracowaną grę świateł, nasza postać odbija się w wodzie wraz ze swoim o, źródłem światła. Wygląda. To wygląda bardzo przyjemnie dla oka. Jest mrocznie, klimatycznie i pokazuje to tylko, że jest to kwestia nie tyle braku talentu, co braku, nie wiem, chęci, chęci, czasu. Innym chlubnym wyjątkiem jest zalesiony teren na wschodzie mapy, gdzie znów miejscami możemy zadowolić kolorami nasze oczy. Żebyście źle mnie nie zrozumieli, tutaj bywa ładnie w tle, ale to, co jest dla nas najważniejsze, no cóż, ładnie ubierając w słowa twórcy, postanowili najwyraźniej na praktycznie. Ja bym to wytłumaczył w prosty sposób. Jak ubierzesz kurwę w ładną sukienkę, to nadal będzie kurwą w ładnej sukience, czyicie. Piśność niż odblaski. Inna sprawa animacje. W czasie walk przy kontrze odpowiedniego ataku, Oj, patrzcie na to. Patrzcie na te frame. Y. Animacje w czasie Patrz, walk Atak, atak i tu powinien przestać i mógłby od razu zrobić dasha. Odwali atak i teraz patrzcie jakiego będzie miał rekord re w tu się mu dopiero kończy rekrowersja. Podczas walk z bosami mamy pełną błysków, szybkich ujęć i kadrów rodem za nimę Nieraz w duchu, widząc co się dzieje na ekranie, wyobrażałem sobie takie typowe mata mata mata, ale z czystym sumieniem przyznaję, że jestem łakomy na takie zabiegi. Warto zaznaczyć, że każdy rodzaj wroga ma swój własny finisher. Ten żółty, ryzykowny, a tak jeśli go odbijemy w dobrym momencie, obejrzymy taką krótką animację wykańczającą i tak jak wspomniałem, każdy typ wroga ma jedną dla siebie. Jasne, w idealnym dla mnie tytule każdy taki typ miałby po dwie, trzy, cztery animacje. Ale i tak jest to akceptowalne, bo przypomina mi się to cholerny Mortal Shell, w którym czy to mamy kostur, czy to mamy miecz, czy to walczymy z czymś humanoidalnym, czy to z jakimś kilkumetrowym kolosem, animacja za każdym razem była taka sama. Tego nie cierpię. Pod kątem designu zarówno wrogów, jak i bossów jest według mnie poprawnie, ale bez porywu. I tak, no też nie mogę sobie odmówić przyjemności z zapytania, z którego boiska piłkarskiego Sargon się urwał. No nie wiem, jak przeszliśmy z tego księcia. Hello, cutie pie. Tego księcia. Czy tego księcia. Do postaci o wyglądzie Oskarka, którego największym problemem jest nieposiadanie najnowszego iPhone'a. Ale zabieg ten uważam za co najmniej nietrafiony. Ja rozumiem, że nie gramy już księciem, ale. Really? Mimo dużej dozy cierpliwości, niestety nie mogłem w całości przełknąć tych czytanych dialogów. O Skoro kurwa. większość z nich i tak będzie ja przekliczana przez graczy, to po co w ogóle zajmować się nagrywaniem tych kwestii dialogowych? Tego rodzaju dialogi nie pasują do tego rodzaju rozgrywki. Co chwila coś czytamy, co chwila ktoś coś gada, a my zmuszani jesteśmy do zatrzymywania się i czytania tego albo przeklikiwania. Jeśli już twórcy tak bardzo chcieli nas zainteresować, to trzeba było to zrobić inaczej, ale przede wszystkim nie psuć flow gry. Cholera takie dynki to mi się mogą w rogu ekran. Wiecie, widzowie, jaka gra ma najlepiej zrobiony system dialogów? <ścoughs> Dark souls, -y, bo nie musisz ich nigdy odbywać. Są trzy opcje: Dagger Dark Souls, albo Kotor w moim wykonaniu, co powiem? Bingo. Pokazywać, a ja nadal mógłbym ciskać się po ścianach, platformach albo wyżynać kolejne zastępy wrogów. Ja nie wiem, czy istnieje jakakolwiek gra, która mnie serio zaraziła fabułą. Także, nie, no, kotor kurwa. Chyba kotor ma najlepsze dialogi, tak? Bo, ale to chodzi o po prostu głębie, która leci z kotora. I niech sobie ten dialog leci w ple. Może bym faktycznie. Baldur! O kurwa, zrozumiał. baldur też miał dobre. A tak? Płynność rozgrywki jest psuta przez leniwy system dialogów. Po raz kolejny podaj je jako przykład. O... Dobra, Fallouty, Mas, Mass Effect też miał giga dobre, to prawda, no. W Mass Effectie najlepsze było to, że twoje wypowiedzi wzorowywały twoje emocje, a nie to, co do, do końca powiesz. I czasem można było na minę wdepnąć, nie? Tam nie zatrzymywaliśmy się ani razu. Jak coś nam narrator mówił, to i tak biegaliśmy, uciekaliśmy, wspinaliśmy o, się dokładnie. I Nic... Wiecie dlaczego? Bo to zaburza tempo rozgrywki. Nie możesz zaburzyć... Istnieją tytuły... W których nie możesz zaburzyć tempo rozgrywki, bo tempo jest ich najważniejszym filarem. Metroidvanie, platformówki, strzelanki, kurwa, yy, hack and slash to są gry, w których nie możesz zaburzyć tempo rozgrywki. Jeżeli twój Hacken Slash. Będzie polegał na tym, że 20% jego czasu gry przez pierwsze 10 godzin to będzie klikanie dialogów. To jest właśnie zjebałeś sobie hack and slasha. Jak zrobisz to z metro i albo strzelanką, idealny przykład. Macie serię duma. Pierwszy dum, idź zabijaj, drugi dum, idź zabijaj, trzeci dum. Pierdolenie pokroju tego, które miało imitować Half-Life'a, kurwa dialogi, przechodzenie, jakieś kacsenki. I co? Giga gównem jest Doom 3, ludzie go nienawidzą do tej pory, a następny Doom z 2016, wchodzisz w Cinematic i zabijaj, he, <laughs> nie, nie możesz tak stary łamać tego typu, yy, tego typu filarów w takich grach. Nic nas nie odrywało od gry, a tu... Ile macie dialogu w Hollow Wchodzisz do Hollow Knight'a, grasz, wchodzisz do, yy, wchodzisz do tej pierwszej wioski, do tego huba, odbywasz jeden dialog i idziesz dalej. I potem CNPS. Się... Chcesz kupić mapę? Jest. Idziesz dalej, kurwa. Tutaj wyrywani z niej jesteśmy szczególnie na początku, praktycznie cały czas. Są jeszcze dwie rzeczy, o których chciałbym wspomnieć. To jest kwestia może osobista, ale piątkę zbijam z każdym, którego również drażniły przejścia między strefami. Ale za każdym razem, kiedy przechodziłem do nowego ekranu, na dosłownie sekundę ekran robił się czarny. A na nasza postać na przykład. Ej, ja nie miałem tego, ale ja wiem o co mu chodzi. Jest jedna rzecz. Jest dużo rzeczy, których nie lubię w Elden Ringu, ale jest jedna rzecz, która mnie w Elden Ringu doprowadza do białej gorączki. Wejście w ostatnią walkę z Radagonem polega na tym, że masz totalnie białą mgłę. Przez którą przechodzisz, i to ma efekt przejścia w całkowicie biały ekran, takiego wolnego flashbangu, gdzie się oślepia, i dopiero potem wchodzisz do walki. Ja nie wiem, czy to jest po prostu związane, wiecie, z takimi jakimiś wewnętrznymi. Nie, 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 nie wiem, jak to pisać, ale podatnością na takie rzeczy. Ale w Elden Ringu na tą ostatnią mgłę jestem tak podatny, że muszę zamknąć oczy i posłuchać, kiedy ona się zakończy, bo nie mogę patrzeć na nią. I może właśnie ma coś takiego, Arkadiku, z takim ekranem. Tak mnie drażni to. To jest, nie wiem czy jest mod, który to wypierdala, ale jak będę grał w Elden Ringa, to muszę to wypierdolić, to jest tragiczne. Prawej strony ekranu przenosiła się do lewej. Jeszcze pamiętam, przecież ja przechodziłem LD na całego na jednym 24-godzinnym streamie, jak byłem po 20 godzinach grania i byłem już totalnie zmęczony i przechodziłem do tego last fighta chłopie kilka razy przez tą białą mgłę, to myślałem, że nie popierdoli. strony nowego ekranu, no to coś troszkę we mnie umierało. Gdyby ta gra wyglądała na sprzętożerną, zrozumiałbym taki zabieg. Coś musi się dograć i doczytać, chociaż dzisiaj jest to rozwiązywane w bardziej sprytne sposoby. Tu nie chodzi o stratę czasu, bo loadingi są bardzo szybkie, ale przez to ta gra sprawia wrażenie takiej strasznie poharatanej. I po żadnej grze wydanej po 2020 roku nie będącej indykiem albo Pixel Artem nie wybaczę braku Ragdola. Tym bardziej, że ciała tutaj znikają po sekundzie, więc to nie obciążałoby za bardzo systemu. tego A... brakowało. A ja się nie zgodzę, ja jestem antyfanem systemu Ragdola. Bardzo lubię yy, gry, które mają systemy. Mu się szakal nie spodoba. Bardzo lubię gry, które mają systemy. Stałych animacji umierania, naprawdę. Ja mają kilka różnych takich rzeczy, co prawda Ragdoll jest bardzo mocno modyfikowalny. I masz takie przypadki, jak powiedzmy Titan Quest, gdzie masz absurdalnego ragdola w hack and Slashu, ale tego Ragdola można bardzo mocno ściągnąć do dołu, ale ja jestem o wiele większym fanem stałych animacji, których jest po prostu kilka przypisanych i tyle. Mi bardzo, bo na takich arenach te ciała ciągle mogą się gdzieś przetoczyć, spaść niżej. Dawałoby to masę frajdy. Nie jestem po prostu zboczony. Na punkcie Ragdola, wybaczcie, nie wpływa ja w to w żadnym wypadku stronę, na ja ocenę gry w żadnym stopniu, ale no, wyżalić się musiałem. Nadal uważam, że pomimo upływu czasu, a wszak gra wykorzystuje ten sam silnik, Ori, swoją grą świateł, klimatem i designem świata prezentował okay, się o wiele okay. lepiej. Jest poprawnie, biorąc jednak pod uwagę kilka miejsc z ładnymi tłami, lepiej wyglądające lokacje jak las czy katakumby oraz wreszcie animacje, szczególnie podczas walk, skoro Bardzo jestem dać są. te 7 pod tym kątem. Okay. Deal. Muzyka praktycznie tak samo jak w przypadku grafiki, w większości jakoś nie rzuca się w uszy. Przyznaję szczerze, że praktycznie nie pamiętam. Nie, ja bym nic powiedział, tej... że muzykę jest generalnie zjebana. Muzyka jest tak powtarzalna, tak bardzo często się ucina, ma tak dużo po prostu takich w ogóle nie, nie wpadających w ucho ambientów. Ja nie pamiętam nic kurwa z tej muzyki. No, poza jednym utworem. I podczas pisania sobie tego paragrafu musiałem posłuchać sobie muzyki na YouTubie, żeby sobie cokolwiek przypomnieć. Poza jednym chlubnym przykładem. I znowu są to te cholerne katakumby. Nie wiem, może. Ale widzowie, stworzenie muzyki do gry, jako deweloper, to jest najprostsza rzecz, jaką możesz zrobić. Bo i tak to kupujesz od kogoś. I tak od kogoś kupujesz muzykę, którą ci komponuje na zamówienie, to jest całkowity outsource, to przeglądasz sobie listę tysiąca osób, które tworzą muzykę w takich tonacjach i w takich klimatach, bo nie idziesz do typa, co robi średniowieczną muzykę, żeby ci nagle zrobił muzykę do Prince of Persia najczęściej i w banalny sposób jesteś w stanie to pozyskać, kupujesz cały zestaw muzyki albo mówisz mu, giga mi się podoba ten album, co wypuściłeś, zrób nam to samo, ale oryginalne dla nas i tu będziemy mieć boss fight, który będzie szybszy, tu będziemy mieć takiego, tu będziemy katakumby i zrób to. Sorry, no jak muzyka w grze jest zjebana, to to jest już taka bardzo prosta decyzja na podstawie jakiegoś giga chujowego prowadzonego managementu tytułu. Że robił jej jakiś inny, bardziej doświadczony... A jednak chwalimy Baldura za muzykę. No pewnie, bo dobrze dobrana muzyka to jest świetna rzecz. Chodzi o to, że ciężko jest zjebać muzykę do gry. Jeżeli masz muzykę, która nie ma żadnego duszy, żadnej duszy, żadnego tła, to jest tragedia. ...świadczony zespół. Patrz, ja wam na przykład pokażę, jaką znalazłem muzykę, Muzykę, która uważam, że świetnie by nam pasowała do szekala. zaraz wam pokażę, kurwa. Znalazłem muzykę i mówię, Ej, kurwa, posłuchajcie tego i zobaczcie, jakie by to było zajbiste do na przykład dungeonów. Ja to kurwa znalazłem i chłopakiem, mówię, Ej, ja pierdolę patrzcie, jakie zajbiste, nie? I teraz patrzcie, kolejny jakiś motyw: Dungeonik. Giga diablowaty, nie? Biblioteka. Albo jakiś pałac, chuj wie co nie? I kwa, przejdziesz, że ten typ ma 60 takich albumów normalnie ma napisane, że robi tą muzykę na zamówienie jeżeli ktoś chciałby ją wykorzystać komercyjnie, to po prostu się trzeba do niego dezwać. Wiecie ile on ma takich rzeczy wrzuconych na kanał? Uwaga 2000. Kanał się nazywa Cryo Chamber i to jest Dark Ambient M y Label i USA i tego jest multum i teraz znajdujesz sobie takiego typka i albo od niego wykupujesz konkretne kawałki albo mówisz mu, ej stary, no jesteśmy dużym deweloperem. Masz tu 50 tysięcy dolków i zrób kontrakt do gry. Aktorsko jest przyzwoicie. Chłopaki i dziewczyn sprawdzają się w takich bardziej wymagających scenach gdzieś tam krzyku, zawodu, strachu czy zdziwienia, no ale tak więc to jest im plus. Z drugiej strony czasami zdarzają się dłużyzny w dialogach z powodu właśnie gry aktorskiej. Nie zapomnę, jak w jednej z rozmów z panią Kowaltanie, jako nas akceptuje. Ej, ja wam powiem, że jeśli chodzi o logice, ja... Czy jest ktoś, kto ma tak samo jak ja, jeśli chodzi o dialogi i fabuły w grach, że wydaje mu się to tak sztampowe, że w większości sytuacji to jest po prostu cringe od czytania tego? Ja mam wrażenie, że jeżeli ktokolwiek czyta w życiu jakieś książki, ogląda filmy, seriale, to ta fabuła w grach jest tak niskich lotów najczęściej, że dziwię się ludziom, którzy się jarają podstawowymi fabułami, takimi jak w Diablo 4. Naprawdę, te fabuły są tak absurdalnie podstawowe. To są wątki, które... Jest w stanie pisać czat GPT. Wiadomo, że są gry, które mają yy, widzowie zrobione świetnie te linie fabularne, które cię potrafią zaskoczyć, za którymi stoi jakaś... Ja mam tak z y, grami komputerowymi i ogólnie z postaciami odbiorem w, y, takich tworów ludzkich wytworzonych, jakichś osobowości, postaci, że dla mnie dana osoba, czy tam dana o, postać w grze, Musi mieć stojącą za sobą filozofię. Jeżeli ja tego nie widzę, to wydaje mi się to tam po prostu tak sztuczne, że nie potrafię się jakkolwiek odnaleźć w takim dziele. Jeżeli nie widzę jakiegokolwiek to jakby trzonu myślenia danej postaci. Jeżeli za, 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 za nią nie stoi filozofia, sposób postępowania, kodeks moralny, to dla mnie to jest po prostu sztuczne i to jest insta-skip. Dlatego skipuję fabułę w większości gier, bo są do pizdy. Są, to są rzeczy robione, no wiadomo, no, że, że, że to jest robione pod publiczkę, że to jest robione pod, kurwa, yy, tak totalnie popowo, żeby to każdy zjeb zrozumiał, ale no najczęściej gry mają tak mdłe fabuły, że jak nie wiem, cokolwiek stary, jakiekolwiek inne źródło, które ma elementy fabularne, chłoniesz na co dzień, to kurwa gardzisz tym. Serio. Tak to wygląda. I przestaje nazywać śmiertelnikiem, i zaczyna nas nazywać wojownikiem, i robi taką ogromną pauzę. I taka pauza w tekście. No miałaby sens wtedy, kiedy mielibyśmy tutaj mimikę, kamerę, akcję, no ale w trakcie po prostu audiobookowych dialogów no to aż zaczęło razić. Nie mogę mieć pretensji do aktorów, że aktorzą, jasne, ale nadal podjęcie decyzji, aby fabułę przedstawiać najczęściej właśnie w ten sposób, to po prostu pomyłka. Efekty otoczenia, jak i walki również spełniają swoją rolę szczególnie podczas wspomnianych przed chwilą animacji. Ten aspekt znów Poprawny, ale nie nieporywający, niewyróżniający się niczym szczególnym... Hey kurwa, poczekajcie, jeszcze raz, bo się zgubiłem. Ten aspekt... nieładny. poprawne, Poprawny, ale nieporywający, niewyróżniający się niczym szczególnym... Z drugiej strony nie ma co specjalnie narzekać. Niewyróżniające się audio to i ocena niewyróżniająca się. 6 na 10. Aha, on audio mówił. Prince of Persia The Lost Crown to Metroidvania pełną gemą i podstaw gatunku nie ma co tłumaczyć. Jest łatwo przyswajalna, można z marszu usiąść i cieszyć się rozgrywką, próg wejścia jest dość nisko ustawiony, a wraz z postępami przedstawiane są coraz to nowsze mechaniki. Stopniowane jest to do samego końca, nigdy jednak nie bywało za trudno czy za ciężko. Każda nowa mechanika jest przedstawiana za pomocą sekwencji czy to walk, czy to elementów platformowych, w których daną mechanikę... Mi się generalnie wydaje, że te sekwencje są za proste, nie? Niestety. Kłóciłem się parę lat temu o te gówniane, growe fabuły z jakimiś typami, na grób Gola, i w końcu z braku jakichkolwiek argumentów stwierdzili, że się Eferment i mnie wyjebali. No. O, mogło tak być. ...wykorzystujemy, cóż, metroidwania. O ile gra często chwalona jest za... Kurwa. A może to się bierze właśnie z tego, że ludzie nie są świadomi istnienia innych gatunków, przedstawiania fabuły. I jedyne filmy, jakie chłoną, to są takie typowe filmy z superbohaterami, gdzie jest strzelanina, piw, paw, paw, potem pogodzenie się, znowu wraca główny przeciwnik. Jedna scena miłosna i znowu pokonanie przeciwnika, i wszyscy jesteśmy przyjaciółmi, bo pokonaliśmy, bo. Bo na, na podstawie współpracy jako drużyna dokonaliśmy czegoś niesamowitego. I może to jest po prostu kwestia, że ludzie się nie interesują zupełnie innymi gatunkami, stary, jakąś groteską, jakimś surrealizmem. Weźcie sobie widzowie, poglądajcie. Ja wam bardzo polecę. Wiecie co? Poglądajcie sobie Davida Lyncha. Naprawdę, giga polecam. Idealny wstępniak do Davida Lyncha, obejrzyjcie sobie Twin Pixy. Serial, który wygląda jak całkowicie normalny serial na samym początku, a potem się takie rzeczy dzieją, no że to jest surrealizm pełną gębą, nie? Może to się z tego bierze, że takie zaskakujące wątki dla ludzi to jest za dużo. Tak, według mnie najsilniejszym punktem, co by to nie mówiło o grze, są elementy platformowo-logiczne. Do nich trzeba dotrzeć to oczywiste, no ale gdy mamy już nieco odkrytych mocy i zaczynamy nimi żonglować, aby przejść gdzieś dany element, to działa muszę przyznać w mojej opinii świetnie. Nieraz nie dwa przyjdzie nam się zastanowić, jak ugryźć dany fragment, co trzeba zrobić, aby przejść dalej, a osobiście najbardziej z tego wszystkiego podobały mi się zagadki, w których musimy. Nie tylko odgadnąć sekwencję no. ruchów, ale i odpowiednio odmierzyć je w mi też, czasie. Mi to też to pierwszy raz zajęło. od dawna, w którym faktycznie musiałem w grze się faktycznie zastanowić i pokombinować Aha. metodą prób i błędów. Poza elementem platformowym mamy oczywiście i masę walki. Nowych kombosów się nie uczymy, w zasadzie niedaleko po rozpoczęciu gry mamy już pełny zakres ruchów jeśli chodzi o walkę, czyli semitary, łuk oraz czakram. Zarówno na polu platformowym, jak i podczas walki, gra wyróżnia się ogromną responsywnością. Każdy nasz ruch na padzie oddawany jest bezbłędnie przez postać na ekranie. Nie ma uczucia takiego dobrego, bezwładności postaci i takie jest to, dobra to Najbardziej. Często przyjdzie nam walczyć z wieloma wrogami, a to ktoś zaatakuje a nas z dystansu, na A tutaj trzeba zjebać, ma totalnie zjebany snapping. A to ktoś naciera na nas twarzą w twarz. Jezu, doni Darko, genialny. Uwielbiam do niego Darko. Mój znajomy z pracy, który hobbystycznie robi zdjęcia, jest zajebistym fotografem, że jak Lynch przyjechał do Torunia kilka lat temu na Camera Image, to wymagał, żeby robił zdjęcia. Lynch to w ogóle w Polsce kiedyś chciał szkołę filmową w Łodzi otworzyć i mu odrzucili w ogóle ten wniosek, stwierdzili, że jest za mało znany. Kurwa, <laughs> a musimy mieć szkołę filmową Lyncha w Polsce, nie? Generalnie Lynch z bardzo dużą ilością polskich aktorów współpracował. Naprawdę. Przecież w Inland Empire jest ogromna ilość stawek polskich aktorów. Tam jest multum polskich akcentów w jego filmach. Lynch strasznie lubi Polskę. A to jeszcze w powietrzu latają jakieś te szczury. Potrafi dziać się naprawdę wiele i wtedy. Przecież w Inlandzie są sceny. W języku polskim, które nie są przetłumaczone, nie mają napisów. Jak nie jesteś Polakiem, nie wiesz o co w nim chodzi. Gdy faktycznie wykorzystujemy zarówno łuk do pozbycia się tego latającego ścierwa, od czasu do czasu wykorzystamy parowanie, od tak dla odpoczynku, potem pozbywamy się dystansowych wrogów, by wreszcie w spokoju zająć się piechurami. Wyczyszczenie całego ekranu z wrogów jest wymagające, ale nie pod kątem złożności kombosów, a po prostu doboru Trafienia. kogo chcemy ukatrupić najpierw. I I zwykle najlepiej się drobnicy, by potem przejść do większych zagrożeń. Jeśli mam powiedzieć szczerze, o ile walka nie wydaje się być jakaś specjalnie złożona i nie ma w niej jakiejś ogromnej głębi, tak feeling z tej walki jest naprawdę świetny i to trzeba naprawdę mocno podkreślić, że zgadzam się praktycznie ze wszystkimi, którzy mówią, że po prostu ta walka fajnie się czuje. Nie ma w niej wielkiego sensu, ale fajnie się gra. Bosowie, cóż, są nieco lepsi niż zakładałem z góry. Należy ich podzielić na dwie kategorie: bosów, bosów i minibosów. Bosy, bosy to fabularne blokady i takie przeszkody do przejścia. Z nimi walczy się całkiem spektakularnie. Każdy ma nieco inne podejście do walki i tak walcząc z jailerem poza jego atakami, musimy uważać na moby, które przywołuje, a te są z każdą falą coraz bardziej irytujące. Z kolei, dla przykładu, tak hakiana zapewnia nam pełną wartkiej akcji, walkę pełną ataków obszarowych, a nawet z krótkim fragmentem. W nas do Scalonite. Patrzcie, to, stary, mogę skopiować swoją pracę domową? Innego wymiaru, gdzie bez pa. wypracowanego bloka. <laughs> z a moglibyśmy mieć nieco problemów. <laughs> Walki te potrafią Modliszki. nam zapompować nieco adrenaliny. Fajne są animacje kontry I tak. To na przykład była ciężka walka, która mi zajęła. Zabicie bossa za drugim podejściem. Adrenalina by u nas została na dłużej, gdyby nie to, że... No, niestety wielu bossów, nawet tych dużych, da się wyserować. Odmówić im za to nie można fajerwerków, bo każda potyczka z większym fabularnym złolem wypali piksele w naszych monitorach i ekranach. mini tutaj też nie brakuje, są oni często związani z questami pobocznymi, ale mamy tutaj pewien haczyk. Jaki? Po pierwsze, recykling. mini to w dużej mierze potwory, które spotykamy również w innych miejscach. Niechże za przykład posłuży tutaj dzik, którego alternatywą z dokładnie takimi samymi atakami jest fioletowy dzik. Poza tym recyklingiem niestety odnosiłem dziwne wrażenie, że mimo innego modelu minibosa tego czy innego walczę cały czas z tym samym. Mają zazwyczaj po dwa, trzy ataki na tym Dokładnie. Ma tak do przodu, ma tak do tyłu, ma tak do przodu i do tyłu i szale. Wygra się cała walka z nimi. Da się tutaj niestety dość szybko wyczuć, jaki rytm ma każdy no, minibos, a ma praktycznie taki sam I kiedy to się załapie, może nie od razu przyznaję, to wyłapujemy prosty system na pokonanie praktycznie każdego mniejszego złola, wykonując i powtarzając dosłownie trzy ruchy. Warto też wspomnieć, że gra niestety dość szybko traci tempo. Początek jest dość intensywny, co chwilę walczymy z bosami, minibosami. A po kilku godzinach ten pogaśnie niczym handlowym no, no, no łuka w sejmie, a nasza rozgrywka polega głównie na backtrackingu, niedostarczającym już wielu wrażeń i żeby nie było, gra nie jest tak prosta jak się to wydawało w demie, nie zaprzeczam, że tutaj w, w pełną wersję gry zagrałem na normalnym poziomie trudności wszak opisany jest jako ten domyślny, więc na tej podstawie to oceniam zdarzało się, że brakowało mi fiolek leczenia, zdarzało się, że jakiś moment platformowy wymagał ode mnie tylu podejść, że zaczynać musiałem w pewnym momencie od drzewka. Poziom trudności jest dobrze wyważony a i można go odpowiednio modulować wedle własnych potrzeb, jeżeli ktoś chce to. Mi się jest ciężko wypowiadać o poziomach trudności w takich grach z bossami, bo no, po prostu stoję na wyższym poziomie mechanicznym niż większość ludzi, nie? I na pewno recenzentów, no zbyt dużo w slajki, -like grałem. Więc mi jest ciężko że no, jak ja bym... Ktoś by mnie się zapytał, jak ciężka jest Prince of Persia, to bym powiedział, że moim zdaniem jest łatwa, ale z drugiej strony ludzie mówią, że jest ciężka. Więc ja bym powiedział, że dla doświadczonego gracza ona będzie łatwa, ale dla casuala może być faktycznie ciężka. To robić. Ja swoje wrażenia, tak jak mówiłem, opieram na normalu. W grze oczywiście mamy różnego rodzaju znajdźki, które prędzej czy później możemy jakoś spożytkować. Służą ale to jest te... właśnie coś takiego, że ludzie, ludzie się wywalą trzy razy na jakimś bossie i myślą o ciężki boss. I ile widzowie dla was prób to jest minimum, żeby uznać bossa za ciężkiego? Dla mnie tak powyżej 10 chyba, no to wtedy boss jest ciężki. Tak z 10 jak jest, to okej, okay, to jest ciężki boss, nie? Tak z godzinkę to już. Tylko wiadomo, no nie jedna, jedna tura walki trwa 20 minut, no tak 10, 15, 20, nie? Sztaby wykorzystujemy do ulepszania broni, co daje całkiem duże korzyści i faktycznie wrogów wtedy trzeba mniej razy trzepnąć, aby się poddali. A za inne specjalne waluty kupimy, czy to klucze, czy to amulety, czy to pewnego rodzaju pasywne ulepszajki. Tutaj krótko, warto to robić, eksplorowanie i szukanie ukrytych komnat płaca się nam, a i często wyzwania stojące nam na drodze do zdobycia takich znajdziek są dobrze przemyślane i sprawiające satysfakcję z wykonania, bo dzięki temu możemy czy to zwiększyć swoje maksymalne zdrowie, czy to zwiększyć ilość użyć Estusa, czy też jego efektywność. W gruncie rzeczy w samej rozgrywce mamy praktycznie to, czego można wymagać od met... Generalnie też znajdźki są schowane za najciekawszymi elementami platformowymi. Wanni Nie jest może wyznacznikiem czegoś nowego, jakiegoś lepszego standardu, ale według mnie to, co mamy w grze, spełnia swoje takie gatunkowe założenia i będzie to gra szczególnie ciekawa dla kogoś, kto z metroidwaniami nie miał aż tyle do czynienia, aby móc jest. To samo mówiłem, to jest zajebisty entry level do Metroidwani. Chciałbyś dziewczyny wkręcić w Metroidvanie, Kubie i Prince of Persia? Czymś porównywać. Gdy jednak porównamy Prince of Persia właśnie do innych gier z gatunku, no to wcale on nie wypada wtedy jakoś tak najlepiej. Co do walki czy eksploracji, wrócimy jednak nieco później. Na ten moment sam gameplay o dostaje lepsze. ode mnie o lepsze, równe, no. szczęśliwe 7 na 10. Okay. I tak jak przed chwilą opisany był gameplay, jego złożności, co tam można zrobić, teraz spróbujemy wniknąć nieco bardziej w głębie gry. I pod tym kątem najwyżej dla mnie stoi przede wszystkim wspomniany wcześniej element platformowy. Nie ma tutaj nic specjalnie odkrywczego, ale jako całość kształt sprawia Masę Wajdy. Za przykład, niech będą sprawiać. Z z ten... Zależnie od tego, w którą stronę patrzę. Jakże prosty zabieg, a jakże zatrzymujący nas. Jest jedna gra, która wyciągnęła wszystkie najlepsze mechaniki z platformówek i spięła je w jedną grę i się nazywa Celeste, giga polecam, naprawdę świetny tytuł. Jak chcecie dobrą po prostu platformówkę, tam nie ma walk z bossami, tam są same elementy platformowe, Celeste robi to genialnie. Na chwilę, szczególnie za pierwszym razem, żeby ogarnąć chwilę co robić dalej, genialnie napędza nas sekwencja spróbującymi nas zgnieść blokami. Z jednej strony mamy niby presję czasu, bo raptem sekundę, zanim zostaniemy zgnieceni, ale z drugiej, no nie trzeba się zastanawiać gdzie iść, bo są to sekwencje z własnej natury, całkiem prostolinijne. O ile większość platformowych elementów będziemy pokonywali tak, jak zamierzają twórcy, tak nadal jest to, co czepiałem się w demie, czyli takie daszowanie na ściany i olewanie danego segmentu. Nadal ma to miejsce. W skali całej gry, w porównaniu do skali dema, oczywiście jest to dużo mniej odczuwalne, ale nadal chyba zbyt często można te fragmenty wysyropić. To prawda, no, jest dużo takich elementów, gdzie gdzieś innym sposobem związana została. Niby fajne, ale jest chyba faktycznie zbyt dużo... ...przyczepność gizingu. naszej postaci do obiektów. Sargon klei się do ścian, półek, czy wystających tyczek. Ja nie razu nie miałem wrażenia, że coś tutaj nie działa, poza tu i ówdzie czasami pojawiającymi się bugami. Ba. Często nawet mamy wrażenie przyciągania naszej postaci do tych obiektów. No, Gra wybacza nam trochę niedokładności, dociągając naszą postać do miejsc, których należy się chwycić. Dobrym pomysłem według mnie w elementach zręcznościowych jest zastosowanie ośmiokierunkowej osi ruchu. Dotyczy to oczywiście tyczek, ogranicza to możliwości błędu przez delikatne niewymierzenie. Wspomniany tu nieraz ukochany przeze kurwane, mnie rodzaj stosował jest, pełną dowolność 360 stopni, i często doprowadzało to do tego, że trzeba było wracać i męczyć się metodą prób i błędów. Tutaj jest to o wiele prostsze i intuicyjne. Co do walki, moje wrażenie w demie było tak naprawdę bardzo celne. Nieważne, jak bardzo flashy i dandy jest walka, i ile mamy różnych sekwencji i typów podcięć, ataków w powietrzu, podstawowy atak na PlayStation 5 kwadratem jest zawsze najbardziej skuteczny, szczególnie gdy. Ja do tej gry bym dodał jeszcze jedną rzecz, ona by jej dała multum głębi, jakby to były dwa różne typy ataków: szybki, silny. I to w ogóle skąbić to oho. Mamy na ekranie kilku wrogów. Przy jednym przeciwniku, czy przy bosie, można się bawić w uniki, czy w parowanie. Często jednak na ekranie jest taki armagedon, że jedyne co robimy, to napieprzamy kwadrat z nadzieją, że wrogowie padną szybciej niż my. Nie zrozumcie mnie źle, mamy wrogów, którzy unoszą się w powietrzu i wtedy faktycznie musimy atakować, pokonując grawitację. Nadal jednak, i w tym przypadku najskuteczniejszy jest. Ej, ja generalnie, tak jakby poza bossami, to ja, może z dwa razy chyba padłem w tej grze, tak że musiałem się od drzewka cofać, nie? A tak podstawowy po wykonaniu skoku. Próbowałem wiele razy kombinować atakami, korzystać z tego, co nawet sama gra nam podpowiada: podbicie w górę, atak, atak, strzał kolejny, atak, atak i wbicie w ziemię. Więcej to roboty z tym wszystkim niż to warte. Walka jest wtedy jak najbardziej efektowna, błyska się to wszystko, wrogowie latają na wszystkie strony. Jest to wszystko diablo diablo responsywne i bardzo przyjemne dla oka, ale bezsensowne, bo efektywności tutaj nie ma. A ja sobie pod górę nie zamierzam robić dla zasady. Żeby jednak być tak w 100% poprawny, no to jest tam pewna drobna, drobniutka różnica w obrażeniach. Widać to dopiero po założeniu odpowiedniego amuletu pokazującego paski życia, ale różnica ta nie sprawia, że kombinowanie z kombosami jest tak bardzo przydatne. Oczywiście można wykorzystać amulet sprawiający, że ataki na przykład w powietrzu zadają większe obrażenia, ale amulet ten przegrywa użytecznością z innymi z tej kategorii. Z pojedynczym wrogiem można się bawić. I... Ja miałem ten amulet założony, miałem taki boski demes Jest to diablo satysfakcjonujące, ale przy większej ilości wrogów już lepiej nie kombinować. Więc kombosy to, cytując tekst z Wiedźmina, niebrzydka rzecz, ale czy ma jakieś zastosowanie praktyczne? I wiem, że wielu z Was uzna, że Arek, no ale na co Ty narzekasz? Przecież to fajnie, że są kombosy, że ta walka jest rozbudowana. I. Ja wam powiem, dlaczego to jest błąd. Ktoś kiedyś bardzo mądrze powiedział. Player will optimize fun out of the game. Jeżeli możesz coś zrobić lepiej, ale będzie to mniej ciekawe, mniej będzie w tym fanu, to i tak gracz to zrobi. Po części macie rację, ale. I niestety gry trzeba z, tą jedny, z tym jednym elementem. moja logika jest tutaj taka. Wyobraźmy sobie, że mamy jakąś grę z otwartym światem ogromnym, ale pustym, w którym nie ma nic do roboty. Po prostu nawet Dokładnie. nie warto tego zwiedzać. Czy w tym momencie należy pochwalić. Taki Starfield, kurwa, czy ktoś na przykład... Gra w Starfielda nadal nie, bo gra zdechła bez do dupy. ...palić tę grę za ogromny świat, czy też raczej uważać, że no niepotrzebny jest tak duży świat. Dlatego o ile uważam, że ta walka jest naprawdę fajna, tak uważam to też za przerost formy nad treścią. Pomijając już brak wielkiej skuteczności łączenia kombosów, czy też nawet nieczęste zmuszanie nas do wykorzystywania ich w walce, walka sama w sobie może zostać odebrana na dwa sposoby. Z jednej strony o rany, wow, walka polegająca na wciskaniu kwadratu na padzie, no porywające. Z drugiej jednak strony zadziwiać potrafi fakt, ile z tego jednego przycisku da się wycisnąć w systemie walki. No. Jest też pewien problem z unikiem i blokowaniem w przypadku kilku wrogów. Wrogowie nie mają sekwencjonowanych ataków. Jeśli jeden atakuje, to nic nie blokuje innego wroga przed atakiem i nie ma w tym nic złego, ale czasami zdarza się, że mamy dwa ataki wrogów na raz, jeden ryzykowny, ten żółty, który należy sparować a potem drugi, śmiertelny, ten czerwony, który no, nawet nie wiem, jaką się tam nazywał i przed nim trzeba uciekać. I niestety wtedy gra troszeczkę głupiej, bo nawet jeżeli sparujemy ten pierwszy atak, ten żółty, to ten czerwony do nas dochodzi i tak tracimy życie, więc tak naprawdę znowu kwestia balansu najlepsza forma unikania obrażeń, to faktycznie unik. Tak więc w przypadku wielu wrogów, walka jeszcze bardziej zyskuje na efektowności. Ale jeszcze więcej traci na efektywności. Mówiąc o mechanikach, są dwie rzeczy, które mnie strasznie irytowały. Przede wszystkim system zapisywania gry. O ile rozumiem, o zastosowanie checkpointu w postaci drzewa, gdy do gra niego dochodzimy odnawiają nam się fiolki, odzyskujemy strzały i życie, a gra nam się zapisuje, ale według mnie powinno to być robione z automatu. Przebiegając po prostu obok takiego drzewa powinno nam się to wszystko odnawiać, a gra zapisywać. A tak zdarzyło mi się, nieraz przebiec obok drzewa, ale fiolki pełne, życie też, no to w dupie z tym. I albo padałem, albo co gorsza łapał mnie bug. I wracałem nie od drzewka, które minąłem, a od tego hen daleko na drugim końcu mapy. Jeśli po drodze zebraliśmy znajdźkę albo wykonaliśmy questa, musimy to zrobić jeszcze raz. I o ile znów za własną śmierć mogę sam odpowiadać, tak kiedy było to czasami wynikiem baga, no to szlak mnie jasny trafiał. Tak samo niestety nie jestem w stanie do końca zrozumieć, dlaczego pozę uprzykrzeniem życia graczom do odblokowywanych posągów podróży nie możemy się przenieść w każdej chwili. Mata, no kurwa, prze, to że faktycznie nie ma. Ale takie punkty zainteresowania, że tak powiem, albo nowe rejony do odwiedzenia bywają od siebie bardzo oddalone. I za pierwszym, drugim i szesnastym razem powoli odkrywając grę, to może naprawdę dostarczać radości, ale tak w pewnym momencie mamy tak siermiężny backtracking... Że aż głowa boli i jasne tych posągów nie ma być za dużo. Gatunek to jednak gatunek, ale jakoś wydaje mi się, że gdyby można było się do nich przeteleportować na zawołanie, albo chociażby nawet od drzewka, odbiór byłby lepszy, ale może to tylko ja. Jest nie, tak tutaj jest, też tak system czuję. amuletów, które wpływają, nie jakoś wybitnie mocno, ale zawsze na rozgrywkę. A to dostajemy dodatkowy pasek życia, a to zadajemy większe obrażenia w powietrzu, a to dostajemy mniejsze obrażenia od trucizny dla każdego coś dobrego. Ograniczone jest to ilością miejsc na amulety, które w trakcie przygody odblokowujemy dzięki znajdżkom, zakupom i tym podobnym. A same amulety, zależnie od siły, zajmują jeden, dwa lub trzy sloty. To wprowadza taki wątek decyzyjny do tej mechaniki i sprawdza się to całkiem Spoko. nieźle. Tutaj jednak tak samo niektóre amulety są zdecydowanie lepsze od innych. I może na najwyższym poziomie trudności ktoś faktycznie wybierze amulet, dzięki któremu trucizna zadaje mu mniejsze obrażenia, ale w trakcie normalnej rozgrywki Damage and health is all. I w tym miejscu nie można nie wspomnieć no i ja nigdy nie, nie damach, zapomnieć porwa. o rakotwórczej opcji Pay to Win. Za 50 zł ekstra dostajemy ptaka do odbytu, który pokazuje nam ukryte skarby. Dlaczego jest to Pay to Win nawet w grze singlowej? Bo, nie Bo jest zajmuje to slotów. jedyny, wyobraźcie sobie, amulet, który nie zajmuje żadnego slota. Nie dość, że otrzymujemy ułatwiacz, to jeszcze w dodatku nie jest no, no, on obarczony żadnym balansującym ograniczeniem. Shame. 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 Podsumowując ten wątek, elementy logiczno-platformowe dla mnie osobiście to pełen sztosiki, i zwyczajnie subiektywnie sprawiały mi najwięcej frajdy w The Lost Crown. Tak walka, o ile pełna blasku, błysku i przyjemności, wymagałaby nieco dopracowania pod kątem balansu. Ja mam tak, że te elementy platformowe mi przyszły z łatwością, a ja nie jestem dobry w platformówki. Były takie elementy, gdzie musiałem je powtórzyć kilka razy, ale nie było takiej sytuacji, że na przykład bym robił jakiś element platformowy, nie wiem, pół godziny jak w jakimś I Wanna Be the Boshi, nie? To mi brakowało takiego Cięcia w tych elementach platformowych. Bo jeśli najprostsza metoda jest najduże, to po było. cholerę sobie życie komplikować. Gdyby te kombosy faktycznie zadawały więcej obrażeń, ale tak odczuwalnie, to może byłoby warto. Zbyt wiele pod kątem walki niestety da się tutaj też wyserować, a minibosowie się powtarzają, czy to designem, czy to mechanikami ataku. System podróży czy zapisu, jak dla mnie, równie... To są bossowie, co mają całkowite deadspoty, tak jak krabo, ja wyabizowałem. I czy nic nie zadaje obrażeń? Nic. ...potrzebuje nieco większego przemyślenia, bo za dużo mamy przez to nieco nudnawego czasem backtrackingu. Za to jako plus dodam zachęcanie pobocznymi systemami, jak system rozwoju i ulepszeń, do eksploracji. A ptak do odbytu to rak i mój mem, którego będę wykorzystywał przy każdej okazji krytyki mechanik Pay to Win. Pod kątem mechanik mamy zatem 6 na 10. Bring him back. Bring back my son. kurwa. Nie gramy w tym Odważny to krok, aczkolwiek według mnie bardzo niecelny. Ej, ale poczekajcie. Prince w pierwszej Persia ginął ci stary, wezyr przejmował piaski czasu, nie? I, i zabijałeś. Nie, nie, wy, nie wezyr, tylko maharadży, tak? Tam doradcę twojego ojca. W drugiej części. Wracałeś do domu po jakiejś bitwie i cię rozpierdoliło przy jakiejś świątyni. Stworzyła się mroczna wersja ciebie. Stworzył się mroczny książę, chyba nie, po raz pierwszy. Widmo piasków. Stworzył się dahaka. Zabijałeś dahakę. W trzecim, finalnie wróciłeś do domu. Okazało się, że w trójcy, że była wojna domowa i był wezyr. On się chyba nazywał. I wezyrowi odpierdoliło i użył piasków czasu, żeby zrobić z siebie jakąś abominację, i go zabijałeś. I z dupeczką z tam z tą, jak ona się nazywa? Eilina? Z Eiliną se tam stary po, 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 poszpąciłeś na sam koniec? A co było potem? Tak, no w trzeciej części też jest Mroczna Alterego użyte. Znaczy w drugiej części też jest, ale w drugiej części ona jest tam duchem piasków, nie? I trzecia to jest koniec. A bo była to jeszcze jedna w 2008, chyba 2008 czy 11 wydana? No to czemu książę nie został użyty? Przecież książę żył i stał się królem Persji, nie? W trójce. Zapomniane piaski, ale zapomniane piaski są niekanoniczne. Tak, chyba całkowicie. 2010 to był. A czemu? To, to dlaczego do Prince of Persia nie ma księcia użytego? Ja nie wiem. Kto, czy ktoś wie, co potem się finalnie stało z księciem? No bo kończy się bardzo dobrze, nie? W każdej części ktoś cię zdradza, ale finalnie dochodzi do twojego. Może prawnie mieli? No nie. No w każdej części się kończy tak nagit, nie? No najlepsze dwójkę ma zakończenie, alternatywna walka z Dahaką. Tak jak mówiłem we wrażeniach z dema, w tym momencie gra mogłaby się nazywać Wędrówka Apacza dookoła Sracza i wrażenia byłyby dokładnie te same. Z Księciem Persji ta gra ma wspólny tylko tytuł i dwa sajmitary. Tytuł ten ma ten problem, że jego historia jakoś no nie chwyciła. Ma swoje momenty, wstęp jest efektowny i pokazuje nam, że Sarg... Trzeba zaznaczyć, że ona ma kilka nawiązań do poprzednich Prince Persji. Jest Boss, co ma muzyczkę jak z dwójki. Jest jakieś nawiązanie do trójki, jest nawiązanie do jedynki. Tu jest trochę takich smaczków dla fanów. Ja akurat byłem giga fanem tych pierwszych części. Ja nawet przeszedłem na Stymie dwa lata temu. Wszystkie całą trylogię zajebaliśmy. Ale faktycznie ta gra ma bardzo mało sprintze w Persji. To i ekipa to takie power rangers z tego uniwersum, ale akcja rozwija się zbyt szybko, aby zarówno naszym towarzyszom, jak i głównej postaci poświęcić chociażby myśl. Pamiętacie, Ori? Jakże prosty zabieg! Dosłownie 15-20 minut historii we wstępie i byłem kupiony dorosły chłopa, się marzę, dla jakiejś gruchy opiekującej się zmutowanym plemnikiem. Ale nawet tak proste, tak przecież sztampowe historie, dobrym doborem muzyki, atmosfery, godną prezentacją, można bez słów wspiąć na szczyty storytellingu. Tutaj troszkę tego brakuje. Oto jesteśmy członkiem elitarnej jednostki i książa został porwany, a my ruszamy w pościg i lądujemy w pałacu, który jest przeklęty, przez co plącze się w nim czas. Tada! Mamy tutaj motyw zdrady, przyjaźni, ale niestety leniwa forma przedstawiania fabuły tylko odpycha zamiast zachęcać do jej poznania. Na plus muszę jej oddać, że kiedy rozwijały się wątki, to no, częściej już niż rzadziej przystawałem, żeby. no może nie słuchać do końca dialogów czytanych przez aktorów, bo ci potrafili mocno przeciągać te dialogi, ale chociażby, żeby szybko je przeczytać. Nie wszędzie, nie przez cały czas, ale się zdarzało. To, co gra nam oferuje w takiej kinowej postaci, no jest to po prostu poprawne, ale bez specjalnego polotu. Tutaj. Dahaka ma tak naprawdę kanoniczne zakończenie. O, widzisz. Bezpieczniutko 6 na 10, bo jeden punkt daje za fluktuację czasową, gdy spotykamy postacie, które na przykład są uwiezione w pałacu przez niby jeden dzień dla nas, ale dla nich to było już przykładowo 30 lat. Fajny, ciekawy, choć wcale nie taki bardzo oryginalny pomysł. Gra jest ładnie zoptymalizowana. Ogrywałem ją, jak wspomniałem, na PlayStation 5, ale z tego co się orientuję nawet na PC trącących już nieco śladiem, nie ma tam najmniejszych problemów z klatkarzem, utrzymując stałe, równe tempo FPS-ów. No i nie ma co się dziwić: gra wygląda tak poprawdzie, jakby przy dobrych wiatrach, dźwignęło ją nawet i ZX Spectrum. Oczywiście żartuję, ale to wcale nie jest wada pod tym kątem. Płynność w tego rodzaju rozgrywce jest bardzo ważna i Prince of Persia, The Lost Crown bardzo dobrze sobie na tym polu radzi. Do pewnego momentu, na pewnej platformie. Niestety nie mogę tego samego powiedzieć o bagach I to dość siermiężnych. Gra potrafi się wysypać, a i wykrzaczyć system. I mówimy tutaj o konsoli. Problem ten nie byłby może aż tak tragiczny, gdyby nie wspomniany wcześniej system zapisu progresu. Raz zdarzyło się, że po dialogu z NPC-em gra się... Ciekawe czy... <laughs> Ciekawe czy powiedz coś Arkadikus o Umbralu. Czy on jak zobaczył tego umbrala, to niezły PTSD, musiał dostać tak jak ja? Zatrzymywała. Niby miałem dostać jakiś przedmiot, ale nie wyskakiwało żadne okno, nie pokazywał się dialog, a ja nie mogłem sterować postacią. To nie był freeze, o, ekran to samo działał, miałem. tło było ruchome, dźwięki ja nadal działały, na po prostu nagle wszyscy stali się sparaliżowani. Wiecie co pomogło? Wyjście do ekranu konsoli, wyłączenie pada, i włączenie go jeszcze raz. W grze wyskoczył standardowy komunikat, że no podłącz padaj, i naciśnij X. I wszystko dalej ruszyło z kopyta. Nagle gra odżyła. Innym razem postać wbiła mi się w podłogę. Skakałem, biłem, szarpałem się, a nie mogłem przesunąć no też się tak z niej. No? Postać tym razem reagowała, ale była kompletnie przyspawana do swojego położenia. Jedynym sposobem, jakim mogłem się trochę ruszyć, to po wykorzystaniu ataku specjalnego, przez który nasza postać nieco przeskakuje do przodu, ale i w tym nowym miejscu była znowu przyklejona do podłogi. I tutaj nie pomogło już nawet wyjście do menu głównego. Odrodziłem się wtedy po prostu przy drzewku i nadal byłem przyspawany do podłogi. Trzeba było wyjść do ekranu konsoli, wyłączyć grę, włączyć ją jeszcze raz i dobre 30 minut progresu poszło się kochać. Wreszcie Prince of Persia: The Lost Crown jest drugą grą na generacji PlayStation 5, która potrafi wyłączyć nam konsolę. Do tej pory zdarzyło się to tylko przy spider manie 2. I to nie jest tak, że konsola się nagrzała i dlatego się wyłączyła. Ot, coś siedzi w kodzie, co powoduje, że wywala cały system bez żadnego komunikatu. Potrafię grać w bardziej wymagające sprzętowo gry, przy których wiatrak w plejce napiernicza, tak jakby konsola miała za chwilę zamienić się w drona, i wszystko śmiga. dwunastogodzinne sesje przeżywa i jest ok. A nagle przy Prince of Persia The Lost Crown dwa razy póki co zdążyło mi się wykrzaczyć w ten sposób. Kurwica mnie jasna strzeliła, jak całe archiwa musiałem robić trzy razy. O! Najpierw przy trzeciej próbie złapał Najgorsza mnie ten pił mnie w podłogę. Gdy znowu pokonałem całą drogę i zastanawiałem się, co robić przy czwartej zagadce, wywalczył się na to: Arkadikus znalazł pewne bugi w grze, ja znalazłem pewne bugi w grze, a recenzenci napisali, że gra działa świetnie i nie ma z nią żadnych problemów. Jak to jest kurwa możliwe? No powiedzcie mi. Czy, o, czy ci ludzie nie grają w grę? ...paliło mi konsolę i znowu musiałem zaczynać to wszystko od nowa. Gra ma dla tych bardziej szczęśliwych bugi pozwalające na przedostanie się w niektóre miejsca, zanim powinno to nastąpić. Łamiemy sobie wtedy oczywiście zarówno postęp, jak i grę, gdyż ta dostaje wtedy jebla i nie wie, co dokładnie ma z nami zrobić. Wiele osób narzekało na dziwaczny glitch w walce z jednym z bossów, przez który ten stawał się nieśmiertelny. Jest wiele postów dotyczących braku możliwości wykonania questów pobocznych, czy nawet glicze sprawiające, że nie da się odkryć całej przepowiedni, bo nagle gra nie zatrybiła, że ta cała waza z częścią przepowiedni została już rozbita. Nie można również nie wspomnieć o paskudnym bagu na pecetach, w którym po zdobyciu pewnego związanego z fabułą klucza spadają nam klatki, niezależnie od konfiguracji, jaką mamy. Aby z powrotem odblokować pełny klatkarz, trzeba wykorzystać klucz we wszystkich drzwiach, do których pasuje. Każde otwarcie tych drzwi uwalnia nam parę klatek. No, magia? To jest tak absurdalny bóg, że gdyby. Kurwa, moim zdaniem to jest Wizowie, to jest Meistersztyk Metroidwani. Każde drzwi odblokowują się w PS, to jest zabieg stylistyczny. Nie to, że na konsoli PlayStation 5 on po prostu nie występuje, uznać by go można było za jakąś pokręconą wizję twórców, jakiś utrudniacz taki specjalny. Poważnie? Gra roku kurwa mać z czymś takim? Wy się w łeb walnijcie. Na szczęście, nieszczęście problem dotyczy tylko pc bo w ogrywanej przeze mnie wersji na PlayStation 5 tego nie ma, ale bóg ten dotyczył praktycznie wszystkich, bo mój fit przez kilka dni był cały, uwalony różnymi fiksami, reportami i pytaniami na ten temat. Gra roku. Niestety jak na kandydata na grę roku to zdecydowanie za dużo bugów i niestety mocno wpływających na odbiór gry. Bo jakaś tam zafajdana tekstura, wpadanie pod poziom, no to czasami potrafi nawet i rozbawić, ale kiedy tracimy progres i musimy powtarzać jakąś sekwencję nie z naszej winy w grze, której tak ma multum trackingu. To już zabawne nie jest, nie jest też śmiesznie, jak spadają nam klatki na pececie, który jest na tyle potężny, że mógłby się spokojnie włamać do pentagonu. Dlatego stan techniczny na konsoli PlayStation 5, biorąc pod uwagę Multum bugów psujących rozgrywkę. Oceniam na 4 na 10, a gdyby połączyć te bagi, o których sam wspominałem i sam doświadczyłem w połączeniu ze spadkiem Ostro. klatek na pececie przy zebraniu nie klucza, to no, ale tutaj było... Nie jeśli nie dziwię, to są, ta gra ma elementy, które są nieakceptowalne. ...by tu już bardzo możliwe 1 na 10. I jak się w to wszystko gra? Jaka jest z tego radocha? oczywiście jest to kwestia diablo subiektywna i taka też jest ta część recenzji. Prince of Persia The Lost Crown można podzielić na dwie części. Przez pierwszą połowę chłoniemy, co nam gra oferuje pomimo braku cudownej oprawy. Gameplayowo, jak wspomniałem wcześniej, jest ciekawie, jest wyzywająco, jest intrygująco, a walka jest bardzo przyjemna. Ale tak po prawdzie to właśnie ten gameplay to jedyna strefa, w której gra może się faktycznie bronić, gdy wnikamy nieco głębiej, nowy książę traci na uroku i wtedy zaczyna się ta. Druga połowa. Jakoś po 10-11 godzinach, kiedy mamy odkrytą większą część mapy, zaczyna się siermiężny backtracking. Zaczyna to... nieco wiać nudą. Znowu wiem, to że backtracking jest Tempo. to część Metroidwani. Nie, 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 to, to jest część Metroidvanii, ale w Ori czegoś takiego nie czujesz w ogóle. Odwiedzamy stare rejony z nowymi zdolnościami, by dojść do nowych rejonów jasne, jednak. Są tytuły, które robiły to o wiele, 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 wiele lepiej. Generalnie mi się wydaje, że takie tempo, tworząc grę, się bardzo ciężko sprawdza, jak pracujesz nad danym projektem bardzo długo. Ale właśnie po to zatrudniasz osoby testujące tytuł w odpowiedni sposób, żeby ci o tym powiedziały, że wiesz co stary, ej, ten fragment jest kurwa nudny. I były przy tym o wiele mniej męczące. Gdy mamy już wyzbierane sekrety, zrobione questy i nagle trzeba cofać się kilka minut do posągu szybkiej podróży, by w nowym miejscu iść od niego do nowej strefy pokonując często czasochłonne fragmenty zręcznościowe i jednocześnie omijając po raz 15 tych samych wrogów, naprawdę wkrada się lekko nuda. Radość z gry zaczęła najbardziej pryskać wtedy, kiedy natrafiłem na bagi zmuszające mnie do rozgrywania danych fragmentów po raz kolejny i kolejny, a robić trzeci czy czwarty raz to samo zupełnie nie ze swojej winy. To nie jest przyjemność, a przykry obowiązek na potrzeby recenzji. Parafrazując Shrek, Prince of Persia jest jak ta cebula. Na początku gładziutka, złociutka, ale im więcej warstw z niej zdzieramy, tym bardziej zaczyna szczypać na w oczy. To niezbalansowaną mechaniką walki, to takim sobie systemem podróży i zapisu, czy wreszcie psującymi grę Buga. Ale nie mogę odmówić radości, jaką gra daję, szczególnie przez pierwszą połowę, a może nieco i dalej. Gdyby był to tytuł dopracowany, gdyby dodano tutaj nieco więcej logiki, byłoby naprawdę świetnie, a tak jest tylko Kurwa, dobrze. Brakuje w Za fanfaktor w takim razie Prince of Persia The Lost Crown dostaje siódemkę. Sama radocha z gry, gdy ominiemy przede wszystkim bugi, jest naprawdę niemała. Gra podczas tworzenia tej recenzji kosztuje standardowo około 210 zł lub w edycji deluxe, której żaden szanujący się człowiek nie powinien kupić 270 zł. Gdyby spojrzeć na rozgrywkę, czy nawet to na ile godzin wystarczy nam ta gra, na pierwszy rzut oka wydaje się to być w porządku. Jednak anegdotycznie mogę wspomnieć, że Orient The Will of the Wisps kosztowało mnie na premierę w pudełku z dodatkami 200 zł. A niech będzie czasy się zmieniają i należy to akceptować. Szczególnie, że wydawcy robią wszystko, abyśmy się tylko przesiedli na abonamenty, czego Ubisoft nie raczyło nawet ukrywać. We wrażeniach z Dema uznawałem, że nie jest to gra warta tych pieniędzy, po ograniu całej gry, zmieniłbym zdanie. Ale niekiedy w grze nadal obecne są paskudne psujące przyjemność, jak i samą grę bagi. W tym Z momencie 210 zł za produkt upstrzony naprawdę uprzykrzającymi życie błędami to cena stanowczo za wysoka. To tak jakby kupić kiedyś wspomniany przeze mnie czajnik, ładnie grzeje wodę, ale co parę dni będzie zalewał nam blat swoją wrzącą zawartością i zamiast napić się kawy, musimy wszystko wytrzeć, posprzątać, a potem nastawić wodę jeszcze raz od nowa. Warty byłby takich pieniędzy? Dlatego polecam zaczekać, aż gra stanie do poziomu, w której akceptowanie takiego stanu technicznego będzie dla Was możliwe, lub do momentu, w którym Ubisoft połata całość i już nie będzie żadnego problemu. Stosunek ceny do jakości, w tym przypadku bez bagów, oceniałbym na dobre 8%. Jednak z bagami spada to do 6 na 10. I oto zmierzamy do końcówki tego materiału. Matematyka jest nieubłagana. Wyciągając średnią ze wszystkich pomniejszych ocen, 6. wychodzi nam 6,125, a że w końcówki i ćwiartki się nie bawimy, ocena zaokrąglona jest do szósteczki. Szczerze? Zakładałem siódemkę przy ogry... Kurwa ja też nie rozumiem, ja tej gry nie rozłożyłem na czynniki pierwsze. Ja na początku w 6, potem idę w siedem. Nadal dałbym jej siedem. Waniu, ale gdy faktycznie usiadłem do pisania recenzji, przypominała mi się masa małych, irytujących drobnostek, no i przede wszystkim już większych rzeczy, czyli błędów, które koniec końców ocenę zaniżyły. Grę roku to to nie jest, chyba że w kategorii platformerów, gdzie ma szansę zdobyć ten tytuł, ale no póki nie, co. No... dla... Platformery to są najprostsze gry do zrobienia. Nie ma prostszej gry do zrobienia niż Platformery 2D. Mnie jest na to o wiele za szybko, żeby ferwować takimi hasełkami. Czy to gra zła? Nie, nie jest zła z samych założeń, ale niestety jest diablo niedopracowana. Czy jest to gra wybitna, dobra, świetna. Absolutnie nie, właśnie ze względu okay. na wspomniane wyżej problemy. Jest dobra, Jest to zagra. średniaczek, który pod niektórymi aspektami może się spodobać, a pod niektórymi nie. A które aspekty są już dla was najważniejsze, no to musicie już wyciągnąć sobie sami. A ja tymczasem dziękuję za uwagę i zapraszam następnym razem. Cześć! Giga dobry, rzetelny materiał. Mhm. Giga dobry materiał wizowy, seria. Dobrze podsumowane. Wszystkie bolączki, wszystkie plusy, wszystkie minusy tej gry. No nie ma co więcej dodawać. Całkowicie szczerze, nie ma co więcej dodawać. Nest się, nie, Arkadikus.